W niedzielę 4 listopada odbyła się druga tura wyborów samorządowych. Mieszkańcy Bielawy, Piławy Górnej, Niemczy, Lądka Zdroju, gminy Nowa Ruda oraz Łagiewnik zdecydowali, kto będzie rządził w ich miejscowości przez najbliższe 5 lat. Wszystkie komisje w poszczególnych okręgach punktualnie o 21:00 zamknęły lokale wyborcze i przeliczyły głosy. I tak, w Bielawie z wynikiem 5600 głosów, czyli z poparciem 55,45%, burmistrzem na najbliższe 5 lat został Andrzej Hordy, pokonując Piotra Łyżwę, który otrzymał 4499 głosów, co daje 44,55%. Frekwencja w Bielawie w drugiej turze wyniosła 41,6%. Dużo dystansu, dużo pokory do tego wszystkiego, bo ja wiem, co też mnie czeka. Wiem, w jakiej stanie jest miasto i wiem, że jest dużo pracy, ale nie boję się tego, bo ze mną jest zespół bardzo kompetentnych ludzi i wiem, że jesteśmy w stanie to miasto ożywić i pchnąć do przodu. Jak pan ocenia kampanię? No powiem tak, w takich sytuacjach wypadałoby zawsze podziękować przeciwnikowi za grę fair. No w tym przypadku nie mogę tego zrobić, bo w zasadzie była bardzo brudna kampania ze strony przeciwnika. Choć mogę podziękować za tą brudną kampanię, bo ja wierzę mocno, że wiele osób odwróciło się od przeciwnika i dzięki temu ja zyskałem tak znaczącą przewagę, ponad 1000 głosów. I myślę, że jeżeli kiedykolwiek jeszcze będę startował w wyborach, to życzyłbym sobie właśnie czystej kampanii i gry fair. Emocje były do samego końca. No można powiedzieć tak, że te pierwsze obwody, które tutaj schodziły wyniki, obwody z Dolnej i z Górnej Bielawy, były na bardzo zbliżonych rezultatach, tam 20-30 różnice na plus, na minus, ale kolejne późniejsze obwody tutaj z osiedla, okręg drugi, okręg trzeci, no ta przewaga bardzo znacznie urosła i wyniosła no, ponad 10%. Jakieś szczególne podziękowania dla kogoś? Dla mojej rodziny, za cierpliwość, za wyrozumiałość. Przepraszam też za wszystkie, można powiedzieć, negatywne konsekwencje mojego startu w tych wyborach. No i przede wszystkim też podziękowania dla całego zespołu ludzi, którzy mnie wspierali. I to wszyscy byli wolontariuszami, każdy z pełnym zaangażowaniem, z dużymi emocjami do tego podchodził. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich z imienia, z nazwiska, bo kogoś bym na pewno ominął, a nie chciałbym tego, więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i wierzę, że wspólnie zmienimy Bielawę. Czyli dzisiaj świętowanie, jak widać. No tak, zdecydowanie. Dzisiaj jest czas na świętowanie, jutro czas na ochłonięcie, na jakby wyciszenie emocji, a od wtorku już trzeba myśleć już konstruktywnie do przodu. Bitwa na głosy odbyła się również w Lądku Zdroju. O reelekcję walczył burmistrz Roman Kaczmarczyk, który w drugiej turze pokonał Kazimierza Szkudlarka z wynikiem 1620 głosów, co daje 51,95%. W Piławie Górnej Zuzanna Bielawska przegrała z Krzysztofem Chudykiem, który pokonał byłom już burmistrz z wynikiem 1570 głosów, co daje 62,01% poparcia. W Niemczy natomiast nowym burmistrzem został Jarosław Węgłowski, który uzyskując 1177 głosów, co daje 56,24%, pokonał Monikę Szymańską-Śledź. W gminie Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska obroniła fotel wójta i z wynikiem 2369 głosów, co daje 51,65%, pokonała Wojciecha Kołodzieja. W gminie Łagiewniki nowym wójtem został Jarosław Tyniec, który zdobywając 1721 głosów, co daje 59,82%, pokonał Artura Szczurkowskiego. Wszystkim nowym włodarzom gratulujemy, a Państwa informujemy, że oficjalne wyniki są już dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.